bardzo zadowolony, że mogłem wygrać i że otrzymałem głosy od znajomych i za to, że tu mogę być. Jesteśmy drużyną Sokół Aleksandrów, rocznik 2005. W minionym sezonie awansowaliśmy do drugiej ligi wojewódzkiej w kategorii trampkarz. Musieliśmy przejść przez rywalizację ligową z 9 zespołami, z którymi wygraliśmy, a następnie uczestniczyliśmy w meczach barażowych, przez które również przeszliśmy. No i od wiosny będziemy występowali w drugiej lidze wojewódzkiej. Chłopcy mają obecnie rocznikowo 14 lat. Dla mnie dużym wyróżnieniem jest, kiedy stoję na podium i odbieram medal za występ sportowy i to jest, trzeba powiedzieć, wyczyn wielu ludzi, którzy wkładają to w swoją pracę. Trenera, lekarza, fizjoterapeuty, ludzi, którzy jeżdżą ze mną na zgrupowania, ludzi, którzy trenują ze mną i również inne dyscypliny, inni lekkoatleci, kiedy możemy ten trening robić razem. To jest naprawdę nasze wspólne zwycięstwo, a to jest taka nagroda. Chciałoby się powiedzieć też trochę za osobowość, może za to, kim jestem, bo można mieć najlepsze, największe medale wszystkich imprez, ale można takiej statuetki nigdy nie odebrać.